W czasie przed spadkiem drużyna Groklinu Disco Boli Grodzisk wygrała z wicemistrzami Polski warszawską Legią 2-1. Zaczęło się pechowo dla gospodarzy, którzy już w drugiej minucie mogli objąć prowadzenie, jednak piłka po strzale Krzysztofa Jutrzenki trafiła w słupek. Chwilę później padła dla grodziszan bramka, ale sędzia należnik uznał, że z pozycji spalonej. A to najdogodniejsza sytuacja do strzelenia bramki przez gości. Bartosz Karwan dograł piłkę do Marcina Mięciela, który jednak znalazł się z nią poza linią boiska. Mimo wypracowanej przewagi przez piłkarzy Groklinu, pierwsi gola zdobili legioniści. W 65. minucie Marcin Mięciel uciekł obrońcom dyskoboli, dośrodkował i Jacek Magiera nie miał kłopotu ze skierowaniem piłki do siatki gospodarzy. Odpowiedź piłkarzy Groklinu była niemal natychmiastowa. W 76. minucie Mariusz Rosiak dośrodkował z prawej strony, a Jerzy Kaziów umieścił futbolówkę w bramce Legii. Remis 1-1 utrzymał się do 86. minuty. Później ponownie Jerzy Kaziów znalazł się sam na sam z bramkarzem Legii. Spokojnie piłkę przerzucił nad wybiegającym Szamotulskim i tym samym strzelił zwycięskiego gola. Ku radości 4,5-tysięcznej widowni 2-1 wygrali piłkarze Groklinu, którzy broniąc się przed spadkiem pokonali dotychczas tylko mistrza i wicemistrza Polski.